Witam Was serdecznie. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chciałabym Wam powiedzieć, że Ewangelia jest niesamowicie prosta. To jest tak proste, że wielu ludzi na to po prostu nie wpada. Że to naprawdę jest takie proste. Że Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na ten świat, dał się ukrzyżować, zmartwychwstał. I że w Nim jest odkupienie grzechów. To jest tak proste, że wielu ludzi odrzuca to jako nierealne. Ja kiedyś też tak robiłam. Ja urodziłam się w domu, w którym był okultyzm. Zawsze wiedziałam, że jest moc. Wiedziałam, że jest coś więcej niż to, co widzą moje naturalne oczy. Fascynowałam się tym. I w związku z tym, że zaczęłam w to głęboko wchodzić, uczyłam się tego od mojego ojca i zaczęłam w to głęboko wchodzić. Towarzyszyła temu depresja, towarzyszyły temu myśli samobójcze. Był taki moment, że moje napięcie emocjonalne było tak duże, że pocieszałam się w ten sposób, że jeżeli już nie będę mogła znieść tego natłoku beznadziei, to po prostu wyskoczę oknem. Jako kilkunastoletnia dziewczynka się tak pocieszałam. I ciągle czułam gdzieś taką pustkę wewnętrzną. Widziałam, że coś jest, czegoś szukałam i za czym goniłam. Brnęłam w okultyzm, imprezy, ale tak naprawdę nic nie dawało mi satysfakcji. I był też czas, że byłam bardzo szydercza wobec wiary w Boga, wobec ludzi, którzy wierzyli w Jezusa. I właśnie mi się wydawało, że to jest takie naiwne, że to brzmi jak bajeczka. Do momentu, gdy doświadczyłam Jego mocy. Gdy doświadczyłam tej mocy, zrozumiałam, że okultyzm i to wszystko, co wcześniej mnie fascynowało, jest po prostu żenujące, jest tak naprawdę ściemą, jest tak naprawdę żałosną podróbą. Gdy przyszłam do Jezusa, oddałam Mu swoje życie, opadły z moich ramion ciężary, z moich oczu spadły łuski, z moich ramion opadły ciężary i doświadczyłam pokoju, o którym nie miałam wcześniej żadnego pojęcia. Ja zrozumiałam, że przez całe lata dałam się oszukiwać diabłu. Ja zrozumiałam, że moc, która jest w Bogu, że ta moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, jest dzisiaj do mojej dyspozycji. I ta moc jest nieporównywalnie większa w stosunku do tego, czym oszukiwał mnie diabeł. I myślę, że wielu z Was przechodzi tędy i sobie myślicie, a jakaś tam religijna zajawka, jakieś bzdury. Nie. Mówimy Wam o tym, co jest życiem. Nie mówimy Wam o religii. Religia zabija. Religia to jest coś, co wiąże ten kraj. Nie mówimy o tym, że żeby pójść do nieba, żeby mieć relację z Bogiem, potrzebujesz pojednać się z Nim przez krew Jezusa. Potrzebujesz mieć relację z Jezusem. Tak jak masz relację z drugim człowiekiem, tak jak masz relację z rodzicem, z dzieckiem, z przyjacielem, taką relację potrzebujesz mieć z Bogiem. Potrzebujesz się z Nim podjednać, ale nie ma innej opcji. Ty potrzebujesz Jezusa. Musisz obmyć się w Jego świętej krwi. Możesz być zbawiony tylko przez wiarę. Dzięki Bożej łasce. Dzięki przelanej na krzyżu Golgoty krwi. Nie jesteś w stanie nic dołożyć do tego dzieła. Nie jesteś w stanie w żaden sposób zasłużyć sobie na zbawienie. To mówi ci religia. A to jest kłamstwo. Nie jesteś w stanie w żaden sposób zasłużyć sobie na przychylność Boga. Przychylność Boga jest tylko wtedy, gdy patrzy na Ciebie przez pryzmat krwi swojego Syna. Przychylność Boga możesz mieć tylko wtedy, gdy obmyjesz się w krwi Jezusa. Możesz być sprawiedliwy tylko i wyłącznie Jego sprawiedliwością. Możesz być zbawiony z łaski przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa. Nie przez wiarę w cokolwiek. Nie przez wiarę w cokolwiek. New Age to bzdura. To, że można wierzyć w cokolwiek, żeby znaleźć się w niebie, to jest po prostu jedna wielka bzdura i ściema. Potrzebujesz uwierzyć w żywego Boga. Potrzebujesz uwierzyć w Jezusa. Potrzebujesz pojednać się z Nim. Wyznać Go swoim Panem i Zbawicielem. Ja zrobiłam to lata temu i nigdy, Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Doświadczyłam Jego mocy, doświadczyłam uwolnienia. Odeszła depresja, odeszły myśli samobójcze. To było coś niesamowitego. Ten spokój wewnętrzny, który otrzymałam, jest nieporównywalny z niczym. I dla mnie największym odkryciem, największym zaskoczeniem, najcudowniejszym zaskoczeniem było to, że Bóg nie jest nudny.
Tylko właśnie On jest Królem Królów i Panem Panów. W Nim jest cała pełnia, w Nim jest cała moc. A diabeł to złodziej, który się zbuntował, który ukradł, co się dało i wciąż kradnie i zabija. Pojednajcie się z Bogiem. Zróbcie to, póki jest czas. Bo przyjdzie taki moment, że może przyjść taki moment, że będzie za późno. Nie czekajcie do momentu, gdy dorwie was jakiś kryzys. Nie czekajcie na kryzysy, nie czekajcie na choroby. Nie czekajcie na to, aż się zderzycie ze ścianą. Po prostu przyjdźcie do Jezusa. To jest jedyna prawdziwa oferta życia wiecznego. To, co zrobił dla ciebie Jezus na krzyżu. To jest jedyne, co może was uratować. Życzę wam osobistego spotkania z Jezusem.